Dzień dobry, proszę Państwa. Mamy godzinę 7:30 i ja właśnie do końca pakuję walizkę, plecaczek, torbę, laptopa, cały mój sprzęt, wszystkie miski, wszystko co dotachałam tutaj ze sobą, ponieważ dla przypomnienia jestem w Gdyni i przez 2 dni organizowałam tutaj warsztaty kulinarne, a właśnie lecę do Warszawy z tą ogromną walizką, by przebiec półmaraton na biegu wegańskim. Więc zabieram ten cały majdan, który ze sobą tutaj przywiozłam. Życzcie mi powodzenia i zaczynam moją kolejną męczącą podróż. I mam nadzieję, że meta jest już blisko. Moja ogromna walizka, plecak, laptop i inne tam rzeczy. No dobra, i kurtka, ale to akurat mogę zutylizować, bo po prostu mogę założyć na siebie. A to wszystko niestety muszę sama jakoś ogarnąć. Na dodatek miałam totalnie bezsenną noc. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mogłam spać, może z tych wszystkich emocji, z tego wszystkiego, co się ostatnio działo. Ale teraz będę w pociągu przez 3 godziny. I mam nadzieję, że chociaż troszkę się kimnę, troszkę nadrobię, że tak powiem, energetycznie i wyjdę z tego pendolino po prostu nowa, świeżutka, wyspana Karolina, gotowa by biec. Takie jest założenie i tego się będę trzymać. Więc ja się zbieram, ponieważ mam bardzo mało czasu, żeby dotargać tą walizkę na dworzec i widzimy się w najbliższym czasie. Kochani, dziś tak samo jak wczoraj testuję soki, które przywiozłam ze sobą z Kiekrza, czyli niedaleko Poznania testuję je. I to jest akurat sok z wiśniami, białkiem roślinnym, daktylami i proszkiem maka. Powiem Wam, że soczki są naprawdę mega, mega spoko i naprawdę ratują mi życie podczas tego szalonego weekendu. Bez nich nie wiem, czy bym dała radę. Dodają mi energii, a niektóre są jeszcze wzbogacane białkiem. Tak samo jak na przykład tutaj białkiem roślinnym. I ogólnie wiem, że jest tutaj napisane, że jest to na przykład sok po treningu, ale obecnie moje życie wygląda jak jeden wielki trening. Więc wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Ludu złoty, podróż na dworzec. Czas start. Patrzcie. Ups. Na szczęście mam plecaczek, taki bardzo fajny, uwielbiam ten plecaczek. I on mi pomaga właśnie w sytuacji, gdy brakuje mi co najmniej 2 par rąk. Dobra, lecę, bo się spóźnię. Czekaj, wiesz co, położymy tam, czy trochę ci zmniejszysz to światło, czy jest dobrze? 22 sekundy, a właściwie nie piątkę, tylko tak 5 wyższe niż 5. To są najszybsi biegacze w kategorii do lat 29 na dystansie 5 km. I Teresy Mroczkowskiej. Cześć kochani, jestem właśnie na biegu wegańskim. Tadeusza Andrzejewskiego, zapraszamy. Jest koronacja teraz biegaczy. I gratulujemy. Przebiegli 5-10 km. Ja biegnę półmaraton, czyli 21. Dotarłam na szczęście bez żadnych wielkich, ogromnych problemów. Ale powiem Wam, że poziom mojej energii nie jest zbyt wysokim poziomie. Mimo wszystko jednak pobiegnę. Czy jest z nami pani Teresa? 39 minut. Mam pewne obawy, jeśli chodzi o bieg, ale spoko. Atmosfera jest świetna, można coś zjeść, są knajpy, jest strasznie gorąco. Ja mam tradycyjnie moje wdzianko leparda, geparda, tygrysa, zwał, jak zwał. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest taka koszula i shorty oczywiście. Tutaj mój numer startowy, wszystko jest. Niemniej mam jeden problem, że jest mi strasznie gorąco po prostu w tym wdzianku. I albo wybiorę
stylowe wdzianko i będzie mi za gorąco i ryzykuję, że no coś może nie pójść po mojej myśli, albo jednak wybiorę tą bezpieczną drogę, ale za to będzie trochę bardziej nudno. Wybieram chyba tą opcję, że będzie ciekawie, będzie zabawnie i że będę w pełni gotowy do biegu gepardy. Świetna atmosfera, tak jak zwykle. Mam nadzieję, że ten upał nie będzie mi doskwierał. Są to 3 pętle, ale teren jest taki leśny, po lesie, więc będzie dość dużo cienia. Przynajmniej mam nadzieję, że ten cień mnie tutaj uratuje. Szczerze mówiąc, jestem pewna, ale jak tylko wkroczyłam tutaj na plac, to zaczęłam czuć przepływ energii. I właśnie tak z tego wszystkiego, że są tu ludzie, którzy podzielają moją pasję, odżywiają się roślinnie i jest to naprawdę posłuszeństwa. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Zdaję sobie z tego sprawę, że niestety mało mi się one przydadzą, ale mimo wszystko będę miała jakąś taką świadomość, że biegnę dla kogoś, że biegnę dla tych tam 15-16 tysięcy, które tutaj właśnie są zebrane na moim kanale na YouTube. No to ja nie mam nic do dodania, no właściwie tylko jedno może. Pan Tadeusz dłużej biega niż ja na świecie, że ja już też mam swoje lata. Panie Tadeuszu, wielki szacunek, wielkie gratulacje. Więc ja jeszcze troszkę popijam wody. Dziękujemy bardzo, że był pan z nami. Chodzę sobie tutaj po tych różnych stoiskach i testuję jakiś tam energetycznych żeli, żeby jeszcze się trochę podbudować. A teraz przechodzimy do kategorii Dolat 29 na miejscu trzecim. Zapraszamy na podium Małgorzatę Łaszczyk i Maksymiliana Szumowskiego. Miejsce trzecie. Kategoria Dolat 29. Trzymajcie kciuki za mnie. Co ciekawe, tam niektórzy obawiają się, że weganie mogą mieć mało omega-3, które działa przeciwzapalnie, a okazało się, że te stężenia omega-3 w niektórych badaniach u wegan były większe niż w ogólnej populacji. Z tego, co wspomniałaś, to często jest tak, że niektóre organizacje, które są bardziej znane, wykorzystują przykłady jednostkowe, bo to najlepiej działa na ludzi. Hej kochani, jestem już po półmaratonie. Właśnie Orestes mówi na scenie Vegan Hero. Teraz to już jest Everyday Hero, ponieważ zmienił nazwę jakiś czas temu, ale z pewnością Orestes bardzo dobrze kojarzycie. Ja jestem już po półmaratonie, co pewnie widać. Okazało się, że poszło mi naprawdę bardzo dobrze. Zajęłam drugie miejsce, zaraz lecę na podium. Jestem drugą kobietą na tym biegu, więc naprawdę jestem bardzo zadowolona. O mały włos już byłam skora, żeby nie biec, ale jednak wszystko dobrze się skończyło. Jestem bardzo zadowolona. Trochę tu pobędę, pozbijam kilka piątek z osobami, które chcą ze mną tą piątkę zbić i po prostu będę się zawijała do Poznania. Coś zjem oczywiście po drodze. Jeśli komuś wręczę mój aparat, to zobaczycie mnie, jak wchodzę na podium. Aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się taką osobę tutaj znaleźć, ale jeśli będę miała trochę szczęścia, to nawet to zobaczycie, więc do zobaczenia. Właściwie ja to lubię biegać, jak jest zimno i wszystko, co jest w takim miłej aurze, jak dzisiaj, jest trochę dla mnie zbyt męczące, no ale do bloku. Nie, no bez przesady, nie było tak źle, było z górki, było chłodno, prawie ujemna temperatura. Prawie, tak, lekko przymarzałem i krymi się na powiekach robiły. No takie to było dzisiaj bieganie na trasie półmaratonu. Maciej Sztur, dziękuję Ci. Dzięki, bardzo i powodzenia w jesiennym maratonie, którym się już zdecydujesz, który. Ważne, że są tu na meczu. Jest to ogromne, tutaj. Wspaniałe meczu. Geniusz Edinson w Soap Culture. Tak, pokaż koszulkę. Już widać dziewczyny, nie zobaczą. Widać rower. Tak jest. A Orestesa to każdy zna. Orestesa każdy zna, nie trzeba przedstawiać. A tutaj pan będzie niebawem też słynny, ponieważ robi super rzeczy. Wszystkich zapraszam na zupy w jadalnych kubeczkach. Tak jest. Mamy produkty certyfikowane, jest to żywność ekologiczna. Mamy ponad 4000 produktów. Serdecznie zapraszamy, duży wybór. Więc ja tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem asortymentu sklepu, ponieważ są tu wszystkie najlepsze mleka, woda kokosowa, batony, no na
naprawdę bajeczne rzeczy. Ja się strasznie grzeję, żeby po prostu je spróbować. Będzie niebawem sklep internetowy, gdzie będziecie mogli zakupić te wszystkie rzeczy. No naprawdę to wszystko wygląda super, więc... Na razie jesteśmy w Warszawie na Wilanowie, także polecamy serdecznie. Tak jest. Najpierw te piękniejsze połówki. Tak jest. W miejscu drugim. Cześć, sobie zrobię... Moja towarzyszka z trasy maratonu, półmaratonu, Karolina Gawrońska. Z Karoliną spędziliśmy upojne półtorej godziny na trasie dzisiaj razem. No. Miałem rację? Miałem. Próbowałaś zaprzeczać, zostałaś ukarana. I miejsce pierwsze, gratulujemy zwycięstwa w półmaratonie. Paulina Prudar-Futowska. Jak jej mijałaś? Proszę bardzo. Nasze nagrodzone zawodniczki otrzymują oprócz pakietów nagród jeszcze vouchery od Food Medici. Tak, żebym czegoś nie pomylił i żebym wiedział, że Food przez 2O się wymawia przez U. Już się nauczyłem. To są trzy najszybsze zawodniczki półmaratonu. Paulina Prudar-Futowska, godzina 46:38, Karolina Gawrońska i miejsce trzecie Karolina Kundys. No to Karoliny dzisiaj porządziły. Nagrody ufundowały nasi partnerzy, Privavica, Bioplan. Dziękujemy, gratulujemy. Bardzo dziękujemy. A ja przypomnę informację dnia, że dziewczyna, która przybiegła pierwsza, wystartowała jako ostatnia, bo spóźniła się 3 minuty na start i proszę, jak jej to dobrze zrobiło. Także czasami warto spróbować takiej metody. Sportowa złość. No tak się wkurzyła na siebie i że pogoniła. Co ma na imię, jak ma na imię, Andrzeju? Grzegorz Barański, zapraszamy na podium. I okaz tej radości, bo naprawdę rymował od kiedy tu przyjechał. Tak, z tego gardła wypływały pięknie. Do zobaczenia, jak na razie szkoda. Do zobaczenia, pasek wyrobki. Pogoda, powiedziałem, kawa z wsiada. Do zobaczenia, niech się bawi jak Warszawa. Dobra, jesteście gotowi na konkretny krzyk? Ran wegan. Dobra. Ran wegan, to jest tak, dokładnie. 3, 4. Ran wegan! Nie chcę was naciągać. No, gratuluję, wygrałaś. Co, to może... Hej, kochani. Jest kryzysowa sytuacja. Nie zdążyłam na pociąg. Zajęłam, tak jak mówię, drugie miejsce jako kobieta na biegu wegańskim, co było dla mnie szokiem. Okazało się, że również zajęłam pierwsze miejsce w kategorii wiekowej, więc wystąpiłam 2 razy na podium. Problem wygląda tak, że ogólnie bardzo super mi się biegło i naprawdę ekstra, ekstra, ale pan Uber mnie bardzo, bardzo zawiódł. Zamówiliśmy razem z Orestesem Ubera, ale niestety pan Uber dość solidnie się pomylił i nie przyjechał zupełnie na czas, co sprawiło, że nie zdążyłam na mój pociąg. Obecnie siedzę na Dworcu Wschodnim, na podłodze, ładuję telefon. Znalazłam tutaj gniazdko, obok leżą wszystkie moje toboły. Walizka i ogólnie cały ten majdan, który ze sobą wiozę. No i muszę czekać teraz do 22:00 przez następne 3 godziny na następny pociąg. Nawet bez miejscówki, bez miejsca siedzącego. Więc troszkę taka kryzysowa sytuacja. Zaczyna teraz do mnie docierać trochę zmęczenie. W końcu przebiegam 22 ponad kilometry, bo to było trochę więcej jak półmaraton. No ale nic, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Posiedzę sobie jeszcze trochę tutaj na podłodze, na dworcu. Pomyślę, co zrobić, pododuję jeszcze bardziej telefon i no i kupię bilet na ten pociąg, ale wiem, że będę stała 4 godziny. Cieszę się jedynie, że Orestes zdążył na swój pociąg, bo to było też ryzykowne. No ja niestety nie zdążyłam, więc troszkę było z tym stresu, ale była też okazja, żeby sobie pogadać. I no i nic. Bardzo ciekawa historia.
I na pewno tego dnia na długo nie zapomnę, aczkolwiek wybaczcie, że tak ciągle coś trzaska drzwiami, a ludzie to wychodzą, bo jest McDonald's i wiecie, no McDonald's ma dość duże powodzenie. Dobra, ja coś przekąszę, ponieważ troszkę jestem już głodna. Dzień tak czy siak na plus, wiecie, teraz chciałam tylko wam pokazać, że nie zawsze życie youtuberki wygląda idealnie. Jest siedzenie na dworcu na podłodze i ładowanie telefonu w jedynym wolnym gniazdku. Jest ogromna walizka, która waży 30 kg ze wszystkimi miseczkami, szpatułkami. Pewnie już nie będę miała siły, żeby do was dzisiaj rozmawiać, bo już to będzie szczyt szczytów. Ale może mi się zachce, może jeśli będę miała jakiś przepływ energii, to kto wie. Mogę wam pokazać moje trofea. Bo to mi troszkę poprawi humor, jak je zobaczę. Naprawdę, pocisnęłam mega mocno i się nawet tego nie spodziewałam, że będę miała tyle siły, patrząc na to, że ostatnie dwa dni spędziłam na walizkach praktycznie w Gdyni i był to naprawdę bardzo, bardzo szalony weekend. Przez cały weekend organizowałam te warsztaty kulinarne i no... crazy! Dobra, patrzcie na to. To jest moje trofeum za zajęcie drugiego miejsca jako właśnie druga kobieta podczas całego biegu. A to jest moje trofeum, które pokazuje, że byłam pierwsza w mojej kategorii wiekowej. Tutaj jest właśnie napisane 21 km, ale w sumie było więcej. Nie była to atestowana trasa, to dlatego. No ale ogólnie fajnie. No a tu są moje torby, plecak, ogromna torba i walizka. I właśnie tak wygląda obecnie moje życie. Ciekawe życie, ciekawy dzień. W sumie będzie co opowiadać, nie? Dobra, do usłyszenia. I jeszcze jakby tego było mało, zrobiłam sobie z walizki stoliczek. Jem hummus i tofu. Tu. Na podłodze. I ludzie przechodzą i się na mnie patrzą. No, czekam aż mi wróci energia, potem pójdę po kawę do Maka. W międzyczasie zdążyłam kupić bilet na nowy pociąg. No i nic, i życzcie mi powodzenia, żebym znalazła jakieś miejsce w przedziale jakimś rowerowym czy coś. Albo chociaż, żeby miała miejsce, żeby włożyć tą walizkę, bo to, że będę stała, to już jest pewne. Powiem wam, że nic mnie nie złamie. Stwierdziłam, że jestem silna, miałam bardzo ciężki weekend, zrobiłam bardzo wiele i ta sytuacja mnie nie zabije, ta sytuacja mnie nie zniszczy, nie złamie, nie będę płakać, nie będę lamentować, jestem silna, dam radę i tak sobie właśnie mówię. To mnie nie złamie, to mnie nie złamie. Tak jest, mam trochę zjazd energetyczny, więc muszę się doładować. Dobra, see ya. Hej kochani, jest godzina trzecia, właśnie dotarłam do Poznania i czekam na Ubera. Jestem totalnie padnięta, tak jak pewnie widać. W sumie przejechałam dziś 700 km pociągiem rano z Gdyni do Warszawy i teraz z Warszawy do Poznania i przebiegłam 23 km. Taki jest bilans dzisiejszego dnia i uważam go za zakończony, więc do zobaczenia niebawem, jak trochę odsapnę. Czy w sensie w następnym vlogu. Ten uważam definitywnie za zakończony. Buzi.